Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Jeśli oglądacie moje filmy od jakiegoś czasu, to wiecie, że ThinkPady mają specjalne miejsce w moim serduszku. I dzisiaj porozmawiamy sobie chyba o najbardziej odjechanym ThinkPadzie, jakiego kiedykolwiek widziałem. Jest to ThinkPad X1 Fold i jak sami widzicie, ma składany ekran. Generalnie to Lenovo wypożyczyło mi tego X1 Folda dosłownie na kilka dni, żebym mógł się nim pobawić i troszeczkę Wam o nim poopowiadać. No jest to jedyne tego typu urządzenie póki co na rynku. Oczywiście nie licząc składanych telefonów, ale takich komputerów póki co nie ma zbyt wiele. No i pomyślałem, że jest to na tyle ciekawy sprzęt, że fajnie będzie Wam coś o nim opowiedzieć. To nie jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z X1 Foldem, żeby było śmieszniej, bo ponad rok temu byłem na targach CES w Las Vegas i tam miałem okazję być na stanowisku Lenovo, no i tam miałem styczność z prototypem X1 Folda i w sumie już wtedy ten sprzęt miał swoje wszystkie funkcjonalności i co uderzyło mnie już wtedy, że bawiąc się tym sprzętem na targach, nie czułem się, jakbym miał w rękach prototyp, tylko gotowe urządzenie. Pomimo, że jest to sprzęt mega futurystyczny, ja nie czuję się, jakbym miał w rękach jakąś tandetną zabawkę albo jakiś sprzęt, który uciekł z laboratorium, tylko faktycznie gotowy hardware, który jest przeznaczony dla konsumenta. I nie czuję się, jakby miał mi się ten sprzęt w ręce rozpaść. A myślę, że jest to bardzo ważne właśnie ze względu na to, że jest to mega nietypowe urządzenie ze składanym ekranem, co już samo w sobie jest takie dość nietypowe. Jeżeli chodzi o specyfikację tego sprzętu, to wyświetla Wam się ona teraz na ekranie. Jak możecie zauważyć, nie jest to specjalnie mocny sprzęt, więc jeżeli chodzi o jego przeznaczenie, ma być przede wszystkim do pracy. No i oczywiście największym featurem i kosztem takiego urządzenia jest jego ekran. Więc co z tym idzie, to urządzenie nie jest jakoś super specjalnie wydajne, ale to nie ma być jego priorytet. Priorytet to oczywiście no ten składany ekran, który robi największy efekt wow. I też wydaje mi się, że robi największy koszt tego urządzenia, bo no nie jest to urządzenie specjalnie tanie. A jeżeli jesteście ciekawi, ile kosztuje, to możecie sobie sprawdzić w linku w opisie. Tylko, żeby Was z kapci nie wywaliło. Sam X1 Fold no, jest faktycznie dość drogi, ale wykonany też jest fantastycznie. Jest to prawdziwa skóra i gdy jest zamknięty, totalnie złożony razem z klawiaturą i dołączonym piórem, wygląda szczerze mówiąc troszeczkę bardziej jak notes niż komputer. Natomiast jeżeli chodzi o klawiaturę, to ona jest przyczepiana magnetycznie, no i gdy ją sobie zdejmiemy, no to wtedy laptop czy tablet automatycznie przełącza się na tryb pełnego ekranu. A skoro w ogóle mówimy o ekranie i klawiaturze, to chciałbym Wam pokazać, jakie tryby pracy oferuje ten sprzęt. Więc zacznijmy od tego, jak sam Fold jest złożony. Pierwszy standardowy tryb pracy, jaki mamy, to taki właśnie z tą magnetyczną klawiaturą. No i wtedy po prostu możemy go używać jak takiego mini laptopa, powiedziałbym bardziej netbooka, no bo sama klawiatura i przestrzeń na ekranie jest stosunkowo mała. Potem w drugiej kolejności możemy sobie odczepić tą magnetyczną klawiaturę, no i Fold zmienia nam się po prostu w tablet. Ale w tablet taki, jak jest powiedzmy książka mniej więcej. Szczerze mówiąc, moim zdaniem nie jest to specjalnie użyteczna konfiguracja, bo nie mieści nam się jakoś specjalnie dużo na jednej ani na drugiej połówce, ale jest taka opcja i działa. No i mamy oczywiście tryb pełnego tabletu, gdy mamy w pełni rozłożony ekran. No co za tym idzie, możemy korzystać wtedy z Folda jak ze zwykłego tabletu, możemy korzystać z niego w konfiguracji horyzontalnej czy wertykalnej, tak jak teraz, bo mamy wbudowany akcelerometr. No i ostatni tryb użytkowania to jest taki w pełni rozłożony, to znaczy uchylamy sobie tutaj naszą stopkę, kładziemy sobie Folda mniej więcej w ten sposób, no i możemy korzystać z naszej klawiatury na Bluetooth, no i mamy wtedy dostęp do całego pełnego dużego ekranu, no i możemy sobie normalnie przeglądać internet, możemy sobie czytać jakieś komentarze, możemy sobie pisać nasze dokumenty, no i jest to naprawdę bardzo wygodny sposób do pracy z takim X1 Foldem.
I oczywiście na upartego też możemy korzystać z Folda, przykładowo jak z laptopa z klawiatury ekranowej, która notabene ma trochę lepszy układ niż klawiatura fizyczna, więc pisze się na niej nawet nie aż tak tragicznie. Generalnie muszę trochę ponarzekać na dołączoną klawiaturę, która co prawda fajnie się komponuje z Foldem, ale po prostu jest strasznie mała. A żeby było jeszcze gorzej, to pomimo tego, że jest mała, to układ jest dość nietypowy, jak sami zresztą widzicie. I najbardziej chyba z tych wszystkich rzeczy irytowało mnie to, że no, jest tutaj przycisk od emoji. Zamiast przedłużyć spację i wrzucić tutaj alta, to jest tutaj przycisk do emoji i sprawia to, że ja nie mogę pisać na tej klawiaturze bez patrzenia i co chwilę źle trafiałem. Nie wydaje mi się, żeby osoby, które kupują X1 Folda, potrzebowały koniecznie mieć przycisk do emoji na klawiaturze, ale już zostawmy to. I też jest generalnie dość zabawna sprawa, że sama klawiatura ładuje się przez złącze micro USB, a cały Fold jest ładowany przez złącze USB-C, więc tutaj mamy troszeczkę taki brak spójności i fajnie by było, gdyby klawiatura ładowała się tym samym złączem co laptop. Na plus jest również to, że mamy do laptopa dołączony rysik, który działa naprawdę całkiem spoko. Możemy na przykład pracować nim w Photoshopie, no ale ja specjalnym artystą nie jestem, więc no nie bawiłem się nim specjalnie dużo. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie bardzo płynnie do elementu, który moim zdaniem jest najsłabszym elementem X1 Folda. Mowa tutaj jest o wydajności. Jak wspominałem na samym początku materiału, zastosowany został tutaj procesor Lakefield. Jest to pięciordzeniowy de facto procesor. Jednakże gdy popatrzymy sobie na surowe cyferki wydajności, jest to sprzęt słaby. Powiedziałbym nawet śmiesznie słaby, bo mówimy tutaj o wydajności na poziomie i5 trzeciej generacji. Fakt faktem, jest sporo mniejszy i dużo bardziej energooszczędny. Jednakże gdy mówimy o sprzęcie tak drogim jak X1 Fold, wydaje mi się, że użycie procesora, który jest tak nieadekwatnie słaby do ceny, no to troszeczkę mija się z celem. O ile rozumiem zastosowanie takiego procesora Lakefield na przykład w laptopie, który kosztuje 4000 zł i trzyma naprawdę bardzo długo na baterii, no to okej, ale w momencie, gdy mówimy tutaj o sprzęcie, który jest kilka razy droższy niż ta suma, no to trochę nie bardzo. Żeby było jeszcze gorzej, X1 Fold też jakoś super długo na baterii nie trzyma i myślę, że jest to również spowodowane tym, że no niespecjalnie jest tam miejsce na zbyt dużą baterię. Ale wiecie, co jest tym wszystkim najgorsze? Że de facto to nie jest do końca wina samego Lenovo, bo tak szczerze mówiąc, no nie mieli oni specjalnie innej opcji i Lakefield to była praktycznie jedyna opcja, którą mogli wybrać, która miała moim zdaniem sens. Apple ma swoje procesory M1, które bazują na architekturze ARM i bardzo są wydajne i bardzo dobrze działają. Jednakże zastosowanie architektury ARM w takim urządzeniu jak X1 Fold nie ma specjalnie sensu, ponieważ Windows 10 dla procesorów ARM jest w powijakach i określiłbym go bardziej mianem mema, więc Lenovo jedyne co mogło zrobić, to wykorzystać super energooszczędny procesor architektury x86, przynajmniej po to, żeby zachować kompatybilność z programami. Jasne, jest to sprzęt naprawdę fajny, robi efekt wow i no sam chciałbym mieć bardzo takiego ThinkPada w swojej kolekcji, ale no szczerze mówiąc, kupowanie sprzętu za tak duże pieniądze, który no nadaje się ledwo do przeglądania internetu, no nie wydaje mi się specjalnie mądrym pomysłem. I tak, rzeczywiście, w codziennym użytkowaniu przeglądanie internetu na Foldzie było ok, ale w momencie, gdy chcieliśmy porobić jakieś troszeczkę bardziej zaawansowane zadania, jak na przykład, nie wiem, zrobienie prostej grafiki w Photoshopie, albo, nie wiem, uruchomienie kilku programów naraz, no to sprzęt widocznie zaczynał się niestety dusić. Słuchajcie, to sprowadza mnie do takiej finalnej myśli, że X1 Folda nie można rozpatrywać w tych kategoriach, czy jest to sprzęt, który warto, czy nie warto kupić, bo cena jest tak wysoka, że no, nikt praktycznie nie może poświęcić tyle pieniędzy na sprzęt, który służy tylko i wyłącznie do przeglądania internetu. To jest produkt, który ma robić efekt wow. To jest rzecz, którą teoretycznie możecie kupić, ale de facto Lenovo nie bardzo chce, żebyście jeszcze to kupowali. Wydaje mi się, że o ile technologia składanych ekranów czy zawiasów, którą opracowała Lenovo, jest już faktycznie gotowa, bo sprzęt jest solidny, tak trochę procesory energooszczędne nie nadgoniły. I wydaje mi się, że musimy poczekać kilka lat, aż faktycznie procesory troszeczkę nadgonią temat, no i wtedy będziemy mogli poważnie rozmawiać o tego typu urządzeniach. No i tak podsumowując taki sprzęt, czy można takiego sprzętu używać na co dzień? No pewnie można, ale chciałbym troszeczkę zmienić to pytanie. Czy taki składany ekran w takim sprzęcie, w takim laptopie, czy jest to coś, co potrzebujemy na co dzień? Pewnie nie.
Ale chciałbym tutaj się odnieść do innego ThinkPada, który jest bardzo kultowy i o którym też nagrywałem kiedyś materiał. Jest to ThinkPad 701CS, który miał rozkładaną klawiaturę. Czy taka klawiatura w latach 90. rozsuwana była komukolwiek potrzebna? No też raczej nie, ale do dzisiaj jest to sprzęt, który robi efekt wow i jest to sprzęt, do którego się wraca, bo po prostu był jedyny w swoim rodzaju. Wydaje mi się, że z X1 Foldem jest też dość podobna sytuacja, że jest to rzecz, której no, nie potrzebujemy teoretycznie na co dzień, ale jest tutaj i robi efekt wow, podobnie jak rozkładana klawiatura w tym 701CS. I podobnie jak 701CS do dzisiaj się wspomina, bo był mega unikatowy, tak pewnie za parę czy parędziesiąt lat będzie się wspominało X1 Folda, bo był po prostu pierwszy i jedyny w swoim rodzaju. 701CS w swoich czasach też kosztował właśnie bardzo dużo przez to, że miał taką rozkładaną klawiaturę. X1 Fold kosztuje teraz dużo, bo ma składany ekran. W latach 90. pewnie dużo ludzi zastanawiało się, czy ten mechanizm rozkładanej klawiatury będzie trwały. No, w moim egzemplarzu działa do dzisiaj. Tak samo pewnie sporo osób zastanawia się, czy taki X1 Fold będzie trwały po kilku latach. No, ciężko nam powiedzieć, póki co działa dobrze. Też miało go kilku innych recenzentów wcześniej. Nie słuchać tutaj ani żadnego zgrzypania czy coś w ten deseń. No i wygląda to na sprzęt bardzo trwały. Więc wydaje mi się, że te dwa laptopy, pomimo że dzieli je tyle czasu, mają ze sobą dość sporo wspólnego. Z tego względu, że tego sprzętu raczej nie można rozpatrywać w normalnych kategoriach, czy warto go kupić, czy nie warto go kupić. Bo myślę, że warto go kupić wtedy, jeżeli ktoś po prostu szuka bajeru. Szuka bajeru, który zrobi efekt wow. No jeżeli ktoś z Was chce mieć mega wyróżniający się sprzęt, no to X1 Fold dowiezie, bo po prostu no póki co nie ma czegoś takiego na rynku, więc jeżeli ktoś z Was chce być mega unikatowy albo szuka mega ciekawego sprzętu, X1 Fold to dowiezie. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. Bios.